Dzień dobry Państwu. Witam Państwa na kolejnych ćwiczeniach systemu nawodnień. I celem tych ćwiczeń jest rozplanowanie sieci rurociągów doprowadzających, rozdzielczych, stacji pomp, lokalizacji oraz próba ustalenia organizacji pracy i ustalenia przepływu w tych rurociągach do dalszych obliczeń hydraulicznych. Ja może na razie zostawię mapę w spokoju i troszkę przypomnę Państwu, jak taki rurociąg działa. Otóż wyobraźmy sobie tak, że gdzieś jest pole płodozmianowe. Prawda? Jest pole płodozmianowe. I tu załóżmy, że na tym polu płodozmianowym wyznaczyłem dwie obszarowe jednostki deszczowania. To jest jakieś pole numer 1 i na tym polu są dwie obszarowe jednostki deszczowania. Jeden łamane przez 1, a druga obszarowa 1 łamane przez 2. Ja rozumiem tak, że na obszarowej jednostce deszczowania będzie pracował jeden rurociąg deszczujący. I te w zasadzie powierzchnie obszarowych jednostek deszczowania powinny być równe. No, najlepiej byłoby równe. W części Państwa są niewielkie różnice. No, załóżmy, że to jest akceptowalne. Na moim schemacie jedna obszarowa jednostka deszczowania to jest ta część, a druga, nazwijmy to 1 łamane przez 1, a druga obszarowa jednostka deszczowania to jest ta powierzchnia. 1 łamane przez 2. Ja rozumiem, że na tej 1 łamane przez 1 będzie pracował jeden rurociąg deszczujący, a na drugiej powierzchni będzie pracował drugi rurociąg deszczujący. Ten rurociąg deszczujący musi pobierać wodę z hydrantów. To ja bym proponował tak, że mogę gdzieś tutaj przez środek poprowadzić jeden rurociąg, na którym będą hydranty. Hydrant powinien być umiejscowiony w środku kwatery. Ja zaznaczę tu kropeczkami, że to są hydranty. I będzie możliwość korzystania z tych hydrantów dla rurociągów, które pracują na pierwszej i na rurociągów, które pracują, deszczujące, które pracują na drugiej obszarowej jednostce deszczowania. Rurociąg z hydrantami kończy się na ostatnim hydrancie. W tym miejscu, tutaj, w tej części, on jest niepotrzebny. Państwo powinni go skończyć w połowie kwatery, bo zakładamy, że ten rurociąg deszczujący pobiera wodę z rurociągu rozdzielczego, a na rozdzielczym są hydranty. Okay? Powiedzmy, że gdzieś tutaj będzie mój ciek. Prawda? I z tego cieku będzie ujęcie wody ze stacją pomp. Woda będzie pompowana ze stacji pomp do tego rurociągu. Te rurociągi są podziemne. I od początku stacji pomp do pierwszego hydrantu to będzie rurociąg doprowadzający, na którym nie ma hydrantów. Natomiast od momentu rozpoczęcia tutaj hydrantu będzie rurociąg rozdzielczy z hydrantami. Czyli jest taka klasyfikacja. Stacja ujęcie wody, stacja pomp, rurociąg doprowadzający i rurociąg rozdzielczy z hydrantami i dalej będą rurociągi deszczujące, te, które Państwo dobierali, ten szpulowy. Ja mogę, wiem, że każdy z rurociągów jest
deszczujących rurociągów jest identyczny i ma wydatek Q katalogowe, prawda? Dobraliśmy to Q katalogowe. Teraz muszę zaproponować jakiś sposób organizacji. Powiedzmy, że ten jeden rurociąg deszczujący ustawię tutaj, pozycja startowa tu i on mi będzie deszczował tą kwaterę. Nazwijmy to kwatera numer 1. Zadeszczuję tą kwaterę, on musi być przestawiony na kwaterę numer 2, czyli dalej zadeszczuję drugą kwaterę, później będzie przestawiony na kwaterę numer 3 i dalej powinien być przestawiony na kwaterę numer 4. To deszczowanie tych czterech kwater, ten czas jaki minie, to będzie czas cyklu deszczowania, prawda? Czas cyklu brutto. Czyli po tym czasie to deszczowanie tej mojej obszarowej jednostki deszczowania zajmie parę dni. Ten czas cyklu u Państwa to wychodził tam 10, może 15 dni w niektórych sytuacjach, może niektórym 20 dni, to zależy od warunków. Czy to się nie odbywa bardzo szybko? Tak samo deszczowanie tej kwatery, na przykład kwatery 1, to ono nie odbywa się w ciągu pół godziny. Może ten rurociąg na tej kwaterze przebywać nawet 2 czy 3 dni, bo tam mamy określone TI, efektywny czas deszczowania w ciągu doby. Państwo policzyli z gwiazdką i powiedzmy, że tam on wychodził 16 godzin na dobę. To układ by wyglądał w ten sposób. Przyjeżdżam, rozstawiam rurociąg, on deszczuje 16 godzin na dobę, czekam na drugi dzień, w ciągu następnego dnia 16 godzin na dobę, znowu może 16 godzin na dobę i dopiero później przestawiam go. To no teraz, jeżeli ten rurociąg jeden skończy na kwaterze numer 4, to go trzeba znowu z powrotem przewieźć na kwaterę numer 1. Raczej nie powinien wracać z powrotem na kwaterę numer 3, 2 i 1, tylko musi wrócić na początek. Drugi rurociąg, powiedzmy, że też mogę ustawić w ten sposób. To, co rysuję, to są pozycje startowe, takie schematyczne rurociągów i tu na końcu kwater zapisuję kolejność deszczowania. 1, 2, 3, 4. To by układ wyglądał w ten sposób, że rurociąg 1 i 2 deszczują odpowiednio kwaterę 1 na obszarowej jednostce deszczowania 1, 1, a drugi kwatery 1 na obszarowej jednostce deszczowania 1, 2. Jak zadeszczują te kwatery, zostaną przestawione na kwaterę numer 2, później na 3 i na kwatery numer 4 i minie czas cyklu deszczowania i te rurociągi znowu trzeba przestawić po czasie cyklu deszczowania na pozycje startowe. To teraz, jeżeli ja zobaczę, jakie powinny być przepływy w tych rurociągach, bo ja muszę wykonać obliczenie hydrauliczne tych rurociągów doprowadzających i rozdzielczych i muszę w jakiś sposób znać przepływy, żeby określić średnicę. To tak, te przepływy będą się zmieniać w zależności od pozycji, prawda, tych rurociągów. Jeżeli te rurociągi będą w pozycjach 1, to każdy z nich potrzebuje Q katalogowe, to na tym odcinku będzie przepływ 2 Q katalogowe, prawda? Teraz jeżeli one będą na pozycjach numer 2, to na tym odcinku będzie przepływ 2 Q katalogowe. Jeżeli będą na pozycji numer 3, czy na kwaterach numer 3, to znowu 2 Q katalogowe. Jeżeli będą na kwaterach numer 4, to tylko na tym krótkim odcinku będzie 2 Q katalogowe. Dalej tutaj dopełnienie w tych odcinkach to będą przepływy równe 0, bo każdy z rurociągów pobiera Q katalogowe. Ja powinienem projektować na sytuację najbardziej niekorzystną. Naprawdę nie mogę zaprojektować tak, że przepływ jest równy 0. Jeżeli przepływ jest równy 0, to znaczy, że rurociąg nie jest potrzebny.
W związku z tym najbardziej niekorzystna sytuacja będzie wtedy, kiedy te rurociągi będą na pozycjach, na kwaterach 1 i 1. Dlatego też ten cały odcinek, stąd dotąd, powinienem zaprojektować na przepływ 2 kół katalogowe. Znam ten kół katalogowy, to tam 10 czy 20 metrów sześciennych na godzinę, w zależności od rodzaju rurociągu. Mam nadzieję, że to jest zrozumiałe. Nie wiem, czy ta organizacja, mogę to spróbować inaczej przeorganizować. Jeżeli bym wziął tą samą kwaterę, gdzieś tutaj stacja pomp, już tak może ładnie nie narysuję, i załóżmy, że mam do czynienia z taką sytuacją, że to jest jedna kwatera, to jest druga, trzecia, to ja mogę, to w środku muszą być hydranty, ten rurociąg jeszcze raz musi się kończyć na hydrancie. Tu powiedzmy, że pierwsze pole podzmianowe, pierwsza obszarowa jednostka deszczowania, pierwsze pole, druga obszarowa. Mogę też zaprojektować taki wariant, że ten rurociąg będzie deszczował pierwszą kwaterę, drugą, trzecią i czwartą. Natomiast pozycja startowa na drugiej obszarowej jednostce deszczowania będzie wyglądała w ten sposób. Pierwsza, druga, trzecia i czwarta. Możliwy jest taki wariant i on jest trochę lepszy od tego pierwszego wariantu, który tutaj dyskutowałem. Proszę zobaczyć, że te rurociągi się spotkają. Jeżeli ten zadeszczuje kwaterę 1, to ten zadeszczuje też kwaterę 1. Pierwszy przesunie się na kwaterę 2, drugi na kwaterę 2. Trzeci na kwaterę 3 i trzeci na kwaterę 3. To w zasadzie mogę powiedzieć tak, że na tej części stąd dotąd powinienem zaprojektować na przepływ 2 kół katalogowe, natomiast na tym odcinku tylko kół katalogowe. Jeżeli porównają Państwo tę moją pierwszą wersję, nazwijmy to wersję A z wersją B, to wersja B jest zdecydowanie lepsza niż wersja A. Dlaczego jest ona lepsza? No, mniejsze przepływy, mniejsza średnica, prawda? Większy przepływ, większe straty. Jeżeli są mniejsze przepływy, to mniejsze straty. Jeżeli są mniejsze straty, to mniejsza wysokość podnoszenia na stacji pomp. I również chyba byłoby lepiej z tymi rurociągami, bo ten rurociąg 1 kończy na polu numer 4, rurociąg 2 kończy na polu numer 4, to wystarczy 2 przesunąć na drugą obszarową jednostkę deszczowania, a 1 przesunąć rurociąg 2 na pierwszą obszarową, a rurociąg 1 na drugą obszarową i nie ma konieczności przewożenia tych rurociągów na większe odległości. W związku z tym fajnie byłoby, żeby te rurociągi pracowały w takim kółku. Mam nadzieję, że idea jest zrozumiała. No nie muszę przypominać, że tam te kwatery mają maksymalną długość, to wiemy i wiemy również o minimalnej długości. Także ja bym chciał, żeby Państwo rozrysowali te rurociągi i spróbowali wyznaczyć przepływy. Kierując się tymi moimi wskazówkami. Oczywiście to ja narysowałem proste przypadki. Mapy są skomplikowańsze i generalnie życie jest skomplikowańsze. To ja może spróbuję tutaj trochę zrobić to na mapie. Powiedzmy, że nie będzie to najstaranniej, ale załóżmy, że mam taką mapę i tutaj już podzieliłem to na pasy, na kwatery. To powoli zrobię. Będę się starał w miarę to robić czytelnie. Ten obszar mi wypadł jako niedeszczowany. I teraz tutaj trochę niefortunnie. Niech to będzie w tym miejscu. Tu będzie trzeci.
No i tu jakiś znowu fragment niedeszczowany. To są fragmenty niedeszczowane. Ja się zdecydowałem, że podzieliłem to na pola. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Osiem. Powiedzmy, że tu raz, dwa, trzy, cztery. Tak, one nie są równe. Załóżmy, że o to. Żeby trochę skomplikować życie. Zdecydowałem się, że to będzie moje pierwsze pole płodozmianowe. Ta część to będzie moje drugie pole płodozmianowe i to drugie pole płodozmianowe również występuje tu, w tej części. Ten fragment też należy do drugiego pola. Nie wiem, czy tam do końca będą równe, ale załóżmy, że oto to będzie moje trzecie pole płodozmianowe, a ta pozostała część gdzieś tutaj to moje czwarte pole płodozmianowe. Czyli czwarte zajmuje tą powierzchnię, trzecie tutaj, ten fragment, tu nieduży fragment jest dwójeczką, jedynka, dwójka, trójka, czwórka. Tak się składa, że pole 2 jest z jednej strony cieku położone i z drugiej strony cieku. I powiedzmy, że ja nie mam jeszcze tych pól rozmieszczonych, ale mi wyszło tak, że ja powiedziałem tak, że pole o największych potrzebach powinno znajdować się najdalej, najwyżej w stosunku do stacji pomp. Tu 74, a tutaj chyba już słabo widzę, 75. To spadek terenu jest w tą stronę. To ja rozumiem, że tu jest wyżej pod jedynką niż pod dwójką, prawda? Pierwsze pole jest pod jedynką, drugie pod dwójką. Powiedzmy, że mi wyszło tak, że na polu numer 1, czy generalnie na jednym polu, wyszła liczba rurociągów z gwiazdką 2, natomiast na drugim polu też 2, na trzecim polu, czy na kolejnym 2 i na kolejnym polu 1. Wiemy, że te pola zmienia położenie co roku na każdym z pól jest uprawiana inna roślina. To ja tak stacja pomp powinna być gdzieś tutaj położona na tym cieku narysowanym niebiesko. Jeżeli ja stację pomp umieszczę tutaj, to ja muszę doprowadzić wodę w jakiś sposób do pól, prawda? Tutaj powiedzmy, że z tej strony i tak, to te przepływy będą się sumować, bo żeby doprowadzić do pola numer 1, to muszę przejść przez pole numer 2. W związku z tym, jak przepływy się sumują, im większy przepływ, tym większe straty. Dlatego też ja będę chciał, żeby ta stacja pomp była w miarę możliwości centralnie. Nie wiem w którym miejscu, ale na pewno na cieku, być może tu, być może tu. Jeszcze wyznaczę jej położenie, ale na początek przyjmę, że pole numer 1 to będzie chyba najgorzej położone, bo to jest najwyżej i najdalej w stosunku do stacji pomp, to na polu numer 1 przyjmę roślinę taką, która ma najkrótszy czas cyklu deszczowania. Czas cyklu, powiedzmy, że tutaj wyszedł 8. Na polu numer 4, no to też jest pod górę, to przyjmę drugą roślinę. No, załóżmy, że tutaj czas cyklu wyszedł 10. Na polu numer 3, załóżmy, że ta roślina, która ma najniższy czas cyklu numer 12 i zdecyduje się na polu numer
3 umieszczę taką roślinę, która ma czas cyklu deszczowania, załóżmy, że 14 dni. Czyli oczekuję, że ta roślina, która ma największe potrzeby wodne, będzie najdalej i najwyżej do stacji pomp. Ale im krótszy czas cyklu deszczowania, tym większa liczba rurociągów. W związku z tym na polu numer 1 na pewno będą 2 rurociągi deszczujące, natomiast na polu numer 3 będzie tylko 1 rurociąg deszczujący, czyli to jest pole numer 1, załóżmy, że to pole numer 2, to jest pole numer 3, a to jest pole numer 4, bo liczba rurociągów deszczujących w jakiś sposób koresponduje z czasem cyklu deszczowania. Im krótszy czas cyklu deszczowania, tym większe potrzeby wodne rośliny. To dalej muszę to podzielić na 2 obszarowe jednostki deszczowania. Załóżmy, że na tym polu ten jeden rurociąg będzie, szkoda, że tu kolorów nie ma, ale będę rysował przerywanymi, tak? To będzie pierwsza obszarowa jednostka deszczowania, czyli nazwę to pole numer 1 i pierwsza obszarowa jednostka deszczowania. To pole numer 1 i druga obszarowa jednostka deszczowania. Pole numer 2 muszę też podzielić na 2 części. Załóżmy, że to tak jest, że drugie pole i pierwsza obszarowa jednostka deszczowania. Drugie pole i druga obszarowa jednostka deszczowania. Drugie pole i druga. Pole numer 4 też powinienem podzielić na 2 części, jakie równe w miarę. I załóżmy, że to jest pole numer 4 i pierwsza obszarowa jednostka deszczowania. A tutaj, może tutaj niezbyt to równo mi wyszło, no ale wybaczą Państwo. Pole numer 4, druga. Natomiast na polu numer 3 ma najmniejsze potrzeby i wyszedł mi tylko jeden rurociąg deszczujący, czyli pole numer 3 i jedna obszarowa jednostka deszczowania. Mam nadzieję, że to w miarę jest zrozumiałe. Powiedzmy, że moje LMAX, maksymalna długość rurociągu, to jest tyle. To jest maksymalna długość kwatery, jaka może być nawadniana. No to skoro tutaj może być LMAX, to ten rurociąg rozdzielczy z hydrantami powinien być jak najbliżej stacji pomp. Czyli ja zaproponuję, że rurociąg rozdzielczy będzie umieszczony tutaj wzdłuż granicy, prawda? Wzdłuż granicy. Jeszcze nie wiem, jak on będzie się z doprowadzającym, ale proponuję, żeby on był tu wzdłuż granicy. To jest rurociąg rozdzielczy. Jeżeli ja ten rurociąg rozdzielczy dam tutaj od drogi, to powiedzmy, że tu taka sytuacja, że on jest od drogi, prawda? Przy drodze, tu jest gdzieś tam mój rów. I teraz ja będę pompował tą wodę ze stacji pomp tutaj, żeby te rurociągi były rozwijane w tą stronę. To znaczy, że pompuję wodę tu, żeby ona tu wróciła z tej strony. To raczej jest nielogiczne. W związku z tym najlepiej jest projektować tak, żeby rurociągi rozdzielcze były jak najbliżej względem stacji pomp. Akurat tutaj miałem takie szczęście, że LMAX odpowiada tej długości kwatery i wystarczy gdzieś tutaj umieścić tylko jeden rurociąg z hydrantami. Natomiast jeżeli tutaj mam LMAX, no niestety on nie będzie umieszczony tu, w tym miejscu, na początku tych kwater. Dlaczego? Dlatego, że długość nie wystarczy. W związku z tym ja gdzieś go będę próbował umieścić w ten sposób, że odmierzę z tej strony LMAX i umieszczę ten rurociąg.
Fajnie byłoby, żeby tutaj też było minimum w tej części, minimum 40 metrów. Załóżmy, że tak jest. Ja drugi rurociąg zaprojektuję tu w tym miejscu i tu będą hydranty. Prawda? Gdzieś on będzie z hydrantami. Tu będę miał jeszcze kawałek, to zrobię go wzdłuż granicy. A powinienem tu, może narysuję go jakoś tam wzdłuż granicy i tu, i tutaj. I w przypadku tego rurociągu na tym, tam gdzie są pola 4 i 3 z hydrantów będę nawadniał w dwie strony. To znaczy w dwie strony, to kurczę, trudno to tłumaczyć. W tą stronę i w tą stronę mogą być rurociągi. Czyli taki wariant trochę tak jak tu w moich przykładach rysowanych na początku. Ok, to tak rozplanuję te rurociągi. Teraz muszę w jakiś sposób pomyśleć o organizacji nawodnień i o rurociągach doprowadzających. Powiedzmy, że ja jeden rurociąg umieszczę tutaj. Ten rurociąg najpierw nawodni tą kwaterę, później tą kwaterę, a później ten fragment. Drugi rurociąg deszczujący umieszczę go tu i on nawodni mi tą kwaterę i tą kwaterę. Taki układ jest rozsądny, bo tak jak jeden skończy na kwaterze numer 3, to on może kontynuować pracę rurociągu 1-2. 1-2, jeżeli skończy na kwaterze numer 3 w tym miejscu, to go trzeba przewieźć znowu na początek tego pola. No tak, żeby musi zacząć nawadniać od początku. Każdy z nich lepiej nie przewozić, no i mniej przyjazdów, tym lepiej. Raczej ten rurociąg 1-2, jak skończy na kwaterze 3, to on się nie stanie rurociągiem na drugim polu płodozmianowym, dlatego że na drugim polu płodozmianowym czasy cyklu są inne. W związku z tym na drugim to potraktuję jako pierwszą kwaterę i ustawię tutaj rurociąg. To będzie moja druga kwatera i to będzie moja trzecia kwatera. A drugi rurociąg deszczujący, pierwsza kwatera, druga, no powiedzmy, że tu trzecia z tej części, bo tu niestety on jest w połowie, dzieli tą kwaterę, a tutaj czwarty. Ok? Jeżeli ten 2-2 skończy na czwórce, to 2-1 skończy na trójce. One w zasadzie się gonią, prawda? Ok. To teraz na polu numer 3 mam jeden tylko rurociąg. W związku z tym pozycje startowe, ponieważ z pola numer 2 będzie kończył w tym miejscu, na tym hydrancie, to ja ten rurociąg sproponuję tak, żeby one się nie spotykały. To będzie pierwsza kwatera, druga, trzecia, czwarta, piąta, szósta. Ok? Tutaj będzie jeden rurociąg na polu numer 4, pierwsza kwatera. Powiedzmy, że tu druga i trzecia. I tu rozrysuję kolejny rurociąg i on będzie deszczował pierwsza kwatera, druga i trzecia. Prawda? Raczej głupio byłoby, gdyby trzeba byłoby unikać takiej sytuacji, że powiedzmy mam tutaj rurociąg i deszczujące, te rurociągi deszczujące, przepraszam, mogą pobierać wodę z hydrantu z dwóch stron, ale jeżeli jest taka kwatera, dosyć długa kwatera i ona jest dzielona, to jeżeli tu jest jeden rurociąg deszczujący w ten sposób, to drugi w tym samym czasie nie może pobierać z tej strony wody. Raczej nie powinien. Jak ustawiam jeden rurociąg, to pracuje jeden. Okej, no trochę robi się to zamazane, ale spróbujmy.
Teraz jeżeli tak to proponuję, że te rurociągi jak gdyby poruszają się w kółko, to tą stację pomp umieszczę centralnie. Ja ją może nie umieszczę do końca jak na środku, umieszczę ją gdzieś w tym miejscu. Raczej trochę moja intuicja, dlaczego w tym miejscu. Dlatego, że w tej części grawitacja mi przeszkadza, a w tej części pomaga. Ja chciałbym, żeby linia ciśnień była w miarę możliwości płaska. W cudzysłowie oczywiście. O, przymierzę się w ten sposób, że tu będzie stacja pomp i tu doprowadzę, zrobię jeden rurociąg doprowadzający. On będzie pompował wodę tu i część wody będzie płynęła w tą części, a część w tą. Natomiast z tej strony też naprzeciwko i zrobię tak, że tutaj i część wody popłynie w tą stronę i część wody popłynie do góry. Oczywiście to jest projektowanie, w związku z tym ja mogę się mylić, to teoretycznie powinienem przeanalizować kilka wariantów. Ale no, załóżmy, że założymy w ten sposób. Ja chcę zwrócić też uwagę na to, że jak jest rurociąg z hydrantami, prawda? I tutaj dochodzi rurociąg doprowadzający, on gdzieś w środku, to jednak suma długości przy prostokątnych jest większa niż długość przeciwprostokątnej. To gdybym zrobił to w ten sposób, taki układ, to byłby lepszy. To powinienem tutaj wyrzucić tę części i tu byłoby krócej, bo zamiast tak płynąć, to ona popłynie tak. Czyli faktycznie tutaj 120 stopni, tu 120 stopni i tutaj 120 stopni. To może taki układ byłby korzystniejszy. Oczywiście to skomplikowane się zagadnienie, ale no, jeżeli się da, to się przymierzmy do tego. Taki układ nie ma sensu, jeżeli mam, powiedzmy, bo czasami mogą być takie sytuacje, że tutaj mam rurociąg i gdzieś tutaj. To on by się nadawał tylko na końcu, natomiast w tym miejscu, no to nie ma sensu. Mam nadzieję, że to w miarę jest zrozumiałe. No to powiedzmy, że się przymierzyłem w ten sposób i tak proponuję pracę. Teraz trzeba byłoby ustawić przepływy. Z tym może być dosyć trudno. Ja pamiętam, że muszę projektować na sytuację najbardziej niekorzystną. No to skoro tutaj 1-1 startuje, a tu 1-2, 1-1 goni 1-2, to znaczy, że do momentu 1-2 na tym odcinku powinien być przepływ, przepraszam, 1 kół katalogowe. Od tego momentu do połączenia z rurociągiem doprowadzającym powinno być 2 kół katalogowe. Czyli na tym odcinku stąd dotąd, o tu, jest 1 kół katalogowe, natomiast na tym odcinku, na poprzednim jest 2 kół katalogowe, natomiast na tym jest 1 kół katalogowe. Teraz spróbuję rozpatrzyć ten odcinek stąd dotąd, na tej części. Na tej części na pewno tu jest obsługiwane przez jeden rurociąg, czyli to powinno być 1 kół katalogowe, ale ten rurociąg 1-2 przechodzi na rurociąg na drugą stronę, gdzieś tu ma kwaterę numer 3 z drugiej części rurociągu doprowadzającego. W związku z tym najgorsza będzie sytuacja taka, kiedy 1-2 będzie na kwaterze 3, 2-1 będzie też na kwaterze 3, ale 2-2 może uciec na kwaterę 3 lub 4. Czyli w tej części to raczej bym projektował tak, że tutaj jest kół katalogowe. No to trochę trudny schemat wybrałem, ale powiedzmy, że stąd dotąd
powinno być, bo jeszcze jak ta 1-2 przejdzie na drugą stronę, to 2-2 być może będzie na tej części. W związku z tym tutaj byłoby 3 Q katalogowe, a na jakimś krótkim odcinku 2 Q katalogowe. Czyli stąd dotąd Q katalogowe, 2 Q katalogowe i 3 Q katalogowe. Trochę zamazane to jest, ale zobaczymy w razie czego będziemy konsultować. Natomiast ten odcinek od stacji pomp tutaj do tego węzła, to tu nie działa takie sumowanie, że 2 plus 3 to byłoby 5 kół. Czy tutaj będzie 5 kół? Nie będzie 5 kół, dlatego że ten odcinek doprowadzający z prawej strony, ten, dostarcza wodę tylko do 1, 2, 3, do 4 rurociągów. W związku z tym na tym odcinku jest przepływ 4 kół. Tu po prostu trzeba liczyć i do ilu rurociągów deszczujących dostarcza dany rurociąg. Bo jeżeli dodam 2 plus 3 wychodzi 5, ale tutaj nigdy po prawej stronie mojej mapy nie ma 5 rurociągów, jest ich tylko 4. W związku z tym maksimum co może być 4 kół. Bo jeżeli w tej części tu będzie 2 kół, to w tej części też będzie 2 kół. Jeżeli poniżej doprowadzającego będzie 3 kół, to znaczy, że w górnej części będzie tylko 1 kół. Ten rurociąg jest raz z jednej strony części rurociągu doprowadzającego, raz z drugiej. Pewnie to trudne jest. Ale no, zobaczmy, przymierzmy się. Teraz zobaczymy tą drugą część. Drugą część na tym odcinku, ten rurociąg doprowadzający, on maksimum co może dostarczyć, to on dostarcza wodę dla 2 rurociągów na polu numer 4, 1 rurociągu na polu numer 3 i 1 rurociągu na polu numer 2. Czyli suma summarum, tutaj na tym odcinku będzie przepływ 4 kół katalogowe. Większego przepływu nie będzie. Jeżeli bym sumował 4 kół i 4 kół, to wydatek stacji pomp wynosiłby 8 kół. Ale to nie jest prawda, bo kół pompowni jest równe 7 kół katalogowe. Dlaczego 7? Ano dlatego, że na polu numer 2, na obszarowej jednostce obszarowej 2, raz jest rurociąg z jednej strony, raz jest z drugiej strony. W związku z tym kół pompowni jest 7 kół. Do czego zmierzam? Do tego zmierzam, że sumowanie nie działa tutaj. Trzeba byłoby liczyć, do jakiej ilości rurociągów jest woda dostarczana. No mam nadzieję, że idea jest w miarę zrozumiała. Popróbują Państwo przymierzyć się do tego. Ja nie będę tego kończył. Przymierzyć się do tego rozplanowania. W razie czego proszę pisać i będziemy jakoś kontaktować się na Teamsach i próbować to tłumaczyć być może na Teamsach. Trudno mi to zrobić na odległość, to jest trudna część projektu. Mimo wszystko dziękuję Państwu za uwagę i dziękuję kolegom z firmy CAF Films za pomoc w realizacji tego materiału.